najistotniejszą strategią oceniania kształtującego, bo właśnie tą strategią, która pomaga się uczyć, jest sposób przekazywania uczniowi informacji o jego postępach. Jest to tak zwana informacja zwrotna w OKEJ-u. Każda informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym powinna mieć cztery elementy. Najpierw skupiamy się na walorach pracy, czyli wyszczególniamy i doceniamy dobre elementy pracy ucznia. Dobrze byłoby, gdyby udało nam się znaleźć więcej niż jeden dobry element pracy ucznia, by tych plusów było więcej niż minusów. Następnie odnosimy się do tego, co wymaga poprawy przez ucznia, czyli co wymaga korekty, popracowania nad tym. Trzecim elementem informacji zwrotnej, właśnie tym pomagającym uczniowi się uczyć, jest wskazanie uczniowi, w jaki sposób ma poprawić, czyli co powinien zrobić, by jego praca się poprawiła, bądź też by polepszył swoje efekty, wyniki z danego zakresu. Ostatnim elementem, który nie zawsze udaje się wskazać w takiej informacji zwrotnej, to jest przekazanie uczniowi takiej wskazówki, jak się rozwijać, jak dalej się uczyć. Ten element wydaje mi się szczególnie cenny dla uczniów zdolnych. Uczniowie, którzy wcześniej dostawali piątki, szóstki, są bardzo rozczarowani, że nagle te piątki i szóstki zniknęły. Jest jakiś komentarz. I teraz, jeżeli my w pracy ucznia zauważamy tylko te dobre aspekty w odniesieniu do kryteriów sukcesu, czyli do NACOBEZ-u, to w czwartym elemencie możemy mu wskazać, co może zrobić więcej, żeby być jeszcze lepszy. Jest to taki element, gdzie możemy postawić na jakościowy rozwój ucznia. Myślę, że właśnie bardzo cenny dla uczniów dobrych. Informacja zwrotna w formie komentarza została teraz wprowadzona przez rozporządzenie o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów i wszyscy uczymy się, jak ją formułować. Nie jest łatwo formułować informację zwrotną w sposób zindywidualizowany dla każdego ucznia, dlatego że jest to zajęcie czasochłonne dla nauczyciela. Natomiast jest to element, który zdecydowanie pomaga nawiązać nauczycielowi dialog z uczniem. Informacja zwrotna jest cenna również dla nauczyciela, bo dowiaduje się, pisząc kolejne komentarze dla swoich uczniów, z czym mają kłopoty, pisząc im wskazówki, co mogą zrobić, również może sobie zrobić notatki, co on może zrobić dla uczniów, by poprawili swoje prace w danym aspekcie. Czwartą strategią oceniania kształtującego jest umożliwienie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy. Już wspomniałam tutaj o technice ustalania odpowiedzi w parach czy też w grupach, o pracy w parach bądź w grupach i są to techniki właśnie czwartej strategii. Można tu oprócz takiej techniki już wspomnianej zastosować wzajemne nauczanie, wzajemne pomaganie sobie przez uczniów, jak również można zastosować ocenę koleżeńską. Nie zawsze musi być tak, że to nauczyciel pisze uczniowi komentarz. Dobrze jest, jeżeli uczeń dostaje również informację zwrotną od swojego kolegi. Jeżeli mamy dobrze wyznaczone kryteria sukcesu, to uczniowie potrafią w sposób bardzo obiektywny odnieść się do tych kryteriów i napisać informacje dla swojego kolegi. Oczywiście wdrożenie takiej oceny koleżeńskiej wymaga również ćwiczeń i pokazania uczniom, jak taką ocenę wdrażać. Piąta, chyba najtrudniejsza do osiągnięcia, to sprawienie, by uczeń stał się właścicielem tego swojego uczenia się, by był autonomiczny w uczeniu i by przejął odpowiedzialność za uczenie się. Dość trudno jest pracować nad autonomią ucznia, dlatego że sami uczniów przyzwyczailiśmy, że wiele rzeczy robimy za nich, podajemy im w formie gotowej i nie wymaga to od nich zaangażowania. Natomiast z psychologicznego punktu widzenia, kiedy my się angażujemy? Są takie cztery aspekty, które powodują, że człowiek angażuje się w jakieś działanie. Pierwszy aspekt to poczucie docenienia. W ocenianiu kształtującym to poczucie docenienia to
pierwszy element informacji zwrotnej. Tam wskazujemy uczniowi, co zrobił dobrze, jakie walory ma jego praca. Drugi element, który powoduje, że się angażujemy, to świadomość celów i wartości. To ten element jest realizowany przez pierwszą strategię, czyli przekazanie uczniowi celów, przekazanie planu, pokazanie, dlaczego my coś z nim robimy, dlaczego go chcemy tego właśnie nauczyć. Człowiek będzie również zaangażowany wtedy, kiedy ma poczucie, że ma na coś wpływ. Nikt z nas nie lubi być pionkiem, nikt nie lubi być jednym z wielu i wykonywać tylko polecenia. I tu jest właśnie miejsce dla tej autonomii ucznia, dla możliwości planowania swojego rozwoju i uczenia się tak, jak on chce się uczyć. No i na pewno nie będziemy się angażować wtedy, kiedy nie będziemy mieć poczucia, że jesteśmy kompetentni w jakimś zakresie. Jeżeli uczeń sam stwierdza, ja to umiem, ja potrafię to zrobić, czyli jeżeli sam będzie na przykład dokonywał samooceny in plus, pozytywnej i będzie sam potrafił stwierdzić, tak, w odniesieniu do tych kryteriów ja mogę sobie tutaj postawić plusy, ja to robię dobrze, to nasz uczeń będzie z czasem coraz bardziej zaangażowany i świadomy celów, do których dąży. A właśnie o to chodzi w ocenianiu kształtującym. W ocenianiu kształtującym chodzi ponadto o to, by odejść ponownie od uczenia się dla ocen, żeby nasz uczeń uczył się dla wiedzy, dla umiejętności, dla kompetencji, a nie dlatego, że dostanie piątkę czy szóstkę, żeby potrafił cieszyć się właśnie z nowych umiejętności, miał taki wow efekt wtedy, kiedy umiem, ja to rozumiem, a nie wtedy, kiedy ja jako nauczyciel powiem mu, za to dostajesz ocenę bardzo dobrą.